No, przyjechałem do Rzesza na maraton. Cześć wszystkim. I uwaga, bez roweru. Nie wiem, czy z ostatnie dwa dni tak padał śnieg. Jest nieprawdopodobnie zimno. A że Polak cebulak, zapłaciłem za pakiet startowy. Nie przełożyli wyścigu maratonu. No, przyjechałem odebrać. Popatrzeć, co się dzieje. Może coś nakręcę, wziąłem sobie aparat, zrobię parę zdjęć. Ja wrócę do domu. Na szczęście jest to niedaleko, tam ci całe 100 km od Częstochowy, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taką wycieczkę. Miałem przyjechać z synem, ale mu się odechciało rano wstawać. Parking dość daleko. Od startu, jak będę tam gdzieś bliżej po nakręce, to miejsce, gdzie się wszyscy zbierają. Nie wiem, jak się to nazywa fachowo. Nazywa się jakoś? Na razie. Tu jest główny parking. Co niektórzy już na rozgrzewce cały w bocie. No co ty? Gdzie ty jest? Ciekawe, czy spotkam kogoś znajomego. Nie, 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 nie
Najpierw do startu szykuje się ten długi dystans, czyli tam 70 parę kilometrów chyba mają. Ja myślałem, że mniej będzie tych twardzieli. Teraz to mi tak głupio trochę, że tego roweru nie wziąłem. Ale jak widzę, co się tu dzieje, jak jest błoto, to ja bym i tak nie wystartował. Także spokojnie nie można wyprzedzać oczywiście samochodu do momentu, dopóki samochód nie zjedzie na bok. Także życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, szczęścia, powrotu i tyle. Proszę Państwa, na trasie są strzałeczki niebieskie. Niebieskie strzałeczki na białym tle. Niebieskie strzałki to jest cała duża runda i to Was wszystkich obowiązuje. Przygotować się, proszę Państwa, do startu. Zaczynamy odliczanie wspólnie. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Proszę Państwa, dystans drugi wyruszył. Spokojnie jedziemy. Jedni jadą. A tu dystans krótki, można się ustawiać spokojnie. Jeżeli ktoś jeszcze z dystansu długiego, ale przepuśćcie jeszcze panowie tych, którzy z dystansu krótkiego. Bo jest pod... ale widzicie państwo, co się dzieje teraz, no. Blokujecie tutaj niepotrzebnie. Wam nikt nie będzie przeszkadzał, a wy tutaj już komuś przeszkadzacie. No nie. Nie. Tak się nie bawimy. Jak zawsze jest wina organizatora, proszę Państwa, we wszystkim. Spokojnie tutaj stoimy, nie przekraczamy tej linii tutaj. Jak muszą, to im będziemy krzyczeć, go, go, go.
Ja tutaj zapraszam. Spokojnie. Na długi, ja to lecz, to ja chcę mieć. Jak na długi, bo za koniec. Szacun dla ciebie. Długi dystans. Tutaj zapraszam tu do przodu. Wojtek, chodź tu do przodu, bo znakowałeś trasę całe życie. Ileś tam godzin. Tu, właśnie tu. Stawaj. Dobra, stoisz. Teraz czekamy na samochód, aż wróci z góry. Jedziecie najpierw na małą rybę, czyli po wjechaniu na podjazd po płytach. Nie skręcacie w prawo, tylko udajecie się prosto. Udajecie się prosto i po około 500 metrów wpadacie na około 15 km dużej rundy, czyli po prostu zostaje wam do ukończenia 7 km tej dużej rundy i wracacie tutaj z powrotem i po prostu wyjedziecie. Także tutaj raczej jakieś dubre nie będą grozić, nic takiego. Będziecie tutaj, tylko uwaga na tym zjeździe, ponieważ idziecie całą dużą grupą, a tam naprawdę na tym, to jest gdzieś około 3 km od waszej trasy, a wpadniecie do dosyć szybki, szeroki zjazd. I tam bym bardzo, bardzo prosił o rozsądek, o wzajemne poszanowanie, zwrócić uwagę na to i mieć z tyłu głowy to, że najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze jest to, że jeszcze cały sezon przed wami, bo nie warto jest dla jednego początkowego maratonu stracić coś tam zdrowie, czy nabawić się jakiejś kontuzji. Bo tam jest zjazd, na którym można się napędzić gdzieś do 50 na godzinę albo i więcej, więc tam trzeba naprawdę uważać na tym pierwszym zjeździe, pojechać spokojnie, zjedziecie do asfaltu, a tam już później spokojnie. Proszę Państwa, i Wy też tylko na tym odcinku przelotowym między płytami a tym króciutkim odcinkiem, tam są czerwone strzałeczki, a reszta wszystko strzałki niebieskie. Cały czas was prowadzi runda
Także normalnie jedziecie po niebieskich strzałkach. Więc tutaj się nie przejmować, jechać non-stop i jedziemy po niebieskich strzałkach. Non-stop po niebieskich strzałkach. Zasnuwamy, nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje, tylko niebieskie strzałeczki, dbać o bezpieczeństwo, dbać o zdrowie. Czekamy na powrót z samochodu pilotującego, a potem jazda. Odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Wystartowali, proszę Państwa, bardzo duża grupa zawodników. Mini dystans, nie był mini maraton, ale w dzisiejszych warunkach to już Państwa prawdziwy maraton, bo tutaj to ci, co wystartowali na dystansie długim, to można powiedzieć ultramaratonczycy, a ci z dystansu dzisiejszego, z mini maratonu, to maratończycy. Każdy, kto dzisiaj maraton ukończy, każdy, kto dzisiaj dojedzie do mety, to wielki szacun, proszę Państwa, szacun dla tych zawodników. Zawodnicy z maratonu, oni już gdzieś są na trasie, oni już gdzieś będą na może 5, 6 kilometrze pokonywać rundę, walczyć z samą, za chwilę osobiście się uda gdzieś na którymś z punktów trasy zobaczyć, jak to wygląda. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak się to wszystko będzie odbywać. Ja tu będę... No to zadanie wykonane, czyli odebrałem pakiet startowy. Tam jest chyba taki szalik, nie wiem jak się to nazywa, komin chyba, ale nie rozpakowywałem tego, ale to tak wygląda na komin. Jest jakiś bidonik i była grochówa, bardzo dobra grochówka. Przy czego można było sobie jeszcze za 11 zł kupić kiełbasę, ale taką olbrzymią. Ja po tej grochówce już jestem tak najedzony, że z kiełbasy rezygnowałem. Zresztą umówmy się, że ubytek kalorii u mnie dzisiaj będzie za mały, żeby sobie pozwolić na takie coś. Błota jest niesamowita ilość, po prostu ja w zamiarze chciałem zaczekać na koniec, aż przyjadą, ale oni przyjadą dopiero gdzieś koło 15 może, 14.30. Musiałem tu 2 godziny siedzieć na tym zimnie. Zupełnie nie ma tu co robić, a przecież nie o to mi chodziło. Znaczy chodziło mi o to, no. Moment, bo jedzie jakiś szaleniec.
Pierwotnie myślałem, że sobie zostanę do końca, ale kurde, byłaby wtedy taka pełna relacja z tego Rzesza. Można było, mówił organizator w pewnym momencie, że można było też podejść kawałek tej drogi podjazdowej do pętli i tam sobie też pokręcić jeszcze mogłem tych, którzy się zdecydowali wystartować, ale naprawdę po samym chodzeniu tylko tutaj na tym starcie mam całe tak ubłosone buty, spodnie po prostu brudne, że daję sobie spokój. Wziął gumowce. Ale generalnie wydaje mi się, że fajna impreza. Nie mam pojęcia, jaka jest trasa, no bo nią nie przejechałem i nigdy nie jechałem. Wydaje się trudna. Były ostrzeżenia na starcie przed jakimś zjazdem pierwszym, olbrzymim, że krzywdy nie zrobić. Ale może i lepiej. Dzisiaj naprawdę jest błoto, jest ślisko, jest niebezpiecznie. Chyba jestem za stary już, tak ja to muszę mieć ciepełko. A nie, kurczę, naprawdę jest koło 0 stopni. Jeżeli jest plus, to jakiś bardzo niewielki. Dobra, idę powoli na parking, wsiadam do samochodu, wracam do domu. Dla wszystkich, którzy wystartowali, szacun. Ale widziałem, że ludzie tak pojedynczo rezygnowali z trasy, zjeżdżali po prostu i odpuszczali sobie już. Właśnie następny koło mnie przyjechał. Tyle. Następna jazda chyba w środę. W poniedziałek już jest odwołany. Nie lubię poniedziałku, jest poniedziałkowo odwołane. Ze względu na pogodę i warunki. Na szosach po prostu w czymś takim to jechanie to jest normalnie, wróciła zima. Ale do środy może się pogoda poprawi. Może nie będzie jakiegoś strasznego błota. No to pojadę z chłopakami. Następny start, jaki mam zaplanowany, mam nadzieję, że już nie stchórzę, to jest 24 kwietnia, BAM w Rybniku. Tonar. Leci. 10 lat jeżdżę na wyścigi. No i bardziej to się, na pewno bardziej się nie uwodziłem, bo odpada. W ciągu 10 lat to jest jeden z takich najgorszych. No i tak, ja przyjechałem, stwierdziłem, że zapłaciłem, no to przyjechałem odebrać też pakiet startowy. Godzinkę się przepaliłem, ale tak to szkoda zdrowia i sprzęt. Ale z żadnych moich kumpli od Częstochowy nie widziałem, nikt nie przyjechał w ogóle. Tak? No. Zobaczę, pokażę swój rower, jak wygląda. Tak. Jeszcze raz się odwróć. No, co? Odwróć się jeszcze raz, bo nagrywałem rower. No, masakra. No jest chyba 0 stopni, nie? Zobaczymy. Jeżeli plus, to jakiś bardzo niewielki. Nie mam termometrów. No to nie ma sensu, już jeden amortyzator załatwiłem w takich warunkach, więc jeszcze nie mam. No, czyli co? Sami widzicie, mogę być usprawiedliwiony delikatnie. Na razie.